Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witamy serdecznie na zdrowym kanale ATVB. Widzicie, gdzie jesteśmy? Na pięknym słoneczku, w pięknej scenerii. Jesteśmy w Niebieszczanach. Naszym i waszym i moim gościem jest Zdzisław Oszczęda. Witam cię, Zdzisławie. Witam wszystkich. Co my tu robimy? Przyjechaliśmy do Tadeusza Rolnika. Są w tej chwili dożynki i postanowiliśmy ze Zdzisławem nagrać odcinek o wodzie plazmowanej. Nieprawda. O wodzie plazmowanej to zobaczycie wiele, wiele filmów, wykładów, odcinków Zdzisława. Pokażę wam playlistę, tutaj będzie gdzieś chyba nade mną. O wodzie plazmowanej dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Jedynie możemy coś powiedzieć takiego bardzo ważnego dla nas, czyli Zdzisławie, poproszę cię jedno krótkie pytanie, jak ważne jest nawodnienie naszego organizmu? Bez tego nie funkcjonuje prawidłowo nasz organizm. To zjawisko się nazywa hemostazą, czyli wymiana płynów w organizmie i dostarczanie substancji. Prawidłowe nawadnianie to jest sukces zdrowego życia i to do tego nie musi być żadna woda plazmowana. Zwykła woda o niskiej mineralizacji potrafi też usprawnić nasz organizm pod warunkiem, że ją pijemy w jakichś rozsądnych odstępach czasowych, nie od razu, nie jednym haustem wszystko, tylko co jakiś czas po szklance. Pięknie o tym mówi Andrzej Kawka na różnych kanałach, między innymi na Antesie, gdzie mamy jego też prezentację. Bardzo wartościowy materiał, polecam Państwu. Też tak w dwóch zdaniach może. Woda plazmowana. Zapamiętałem kiedyś, jak mówiłeś, że woda plazmowana nawadnia naszą komórkę. Że komórka się otwiera, tak? Taka jest różnica, bo chodzi o nawodnienie organizmu jak najbardziej, a woda plazmowana nawadnia samą komórkę. Tu chodzi o to, że choroba to komórka niedożywiona i niedotleniona. A komórka niedożywiona dlatego, że błony komórkowe w jakimś momencie na przykład są zablokowane przez różne czynniki i zwykła woda do nich nie dociera. Więc komórka próbuje się ratować, biorąc pokarm z innych naszych organów. I prawidłowa komórka, to podkreślam, nawodniona, natleniona i dożywiona. I nasza woda przenika każdą barierę. Przenika barierę żyły, barierę krew-mózg. I to jest ten sukces, że tą komórkę potrafimy przywrócić, nawodnić. A przy okazji dostarczamy tą unikatową formę tlenu, która pozwala w mitochondriach, w komórkach funkcjonować. Mają dodatkowy zastrzyk energii i to przywraca zdrowie. Mhm. Pamiętam w którymś z komentarzy ktoś powiedział, nie pamiętam kto, że pytanie było o programowanie wody. Ty wodę plazmowaną resetujesz, tak? I ona jest czysta. Czy ktoś może z zewnątrz popsuć tą wodę? Może popsuć, może poprawić. Są ludzie, którzy mają ten dar, jacyś prawdziwi bioenergoterapeuci, którzy potrafią biopolem wpłynąć na informacje w wodzie. Ja nie mam takich ani zdolności, ani nie chcę leczyć w tym sensie, bo każde leczenie to jest indywidualna sprawa. Ja daję szansę ludziom w ten sposób, że resetując tą pamięć wody, tak jak dysk w komputerze, tak jak pendrive, do zera wyrzucam każdą informację, a doładowuję ją i ona, ta komóreczka wody, ta jedna molekuła ma dużo energii. Dokładnie to robię tak, jakby porównać to do ładowania baterii. Akumulatorka ładuje cząsteczkę wody energią. I to jest to niesamowite zjawisko, że ta woda wtedy jest żywą. I o to w tym wszystkim chodzi, że woda martwa nie ma energii. Woda żywa ma. Znam sytuację, ludzie biorą czasami ode mnie wodę i próbują właśnie sobie ustawiać biopolem pod jakieś potrzeby.
Jak umieją? Proszę bardzo, ja się na tym nie znam. Tak. W naszym takim krótkim odcinku to poproszę Cię takie prawidłowe stosowanie wody plazmowanej. Pokaż ją na chwilkę tutaj. Woda plazmowana, jak to Zdzisław mówi, to jest walizka. Walizka, czyli 5 litrów. I Ty mówiłeś, że dla człowieka profilaktycznie ile powinniśmy zakupić tej wody i ile stosować. Ale uwaga na początku. W tekście pisze, produkt nie jest suplementem diety, nie jest lekiem, nie jest żywnością specjalnego przeznaczenia, nie jest produktem medycznym. Zastosowanie wyłącznie na inwencję kupującego, bo można tą wodą podlewać roślinki, można karmić zwierzątka, a jak ktoś chce, może pić. To zabezpieczenie wynika z tego, że woda w pojęciu ustawy nie może nic leczyć. Woda, mamy tylko do nawadniania. A ten produkt, który przebadaliśmy na uczelniach, pokazuje, jak szybko rozpadają się komórki nowotworowe. I tylko dlatego, że dostały taką strukturę wody właśnie. Komórki nowotworowe mają zaburzony szlak akwaporyn. Nie umieją zwrócić wody. Dlatego były piękne badania w Białymstoku, w Lublinie, no ale były i się skończyły, bo to finansowanie tego jest ponad moje siły, a wsparcia polskiego państwa nie było. Więc jeżeli ktoś bardzo chce, bo ja tą wodę piję, co jakiś czas, nie codziennie, nie można jej pić codziennie, krew się robi rzadka, ale biorąc pod uwagę, co nas otacza, co jest w jedzeniu, co kupujesz w sklepie, ile toksyn przyjmujesz, to nie ma opcji, żebyś uciekł przed tym. Więc ekologiczne, czy dożynki u tatka, czy gdziekolwiek, to jest kropla w morzu. To nie załatwi żadnego problemu. Więc ja chcę żyć zdrowo, nie mam ochoty na kontakty z lekarzem, więc co jakiś czas wypijam taką szklankę wody rano, skończę te 5 litrów. Czy od razu na czczo? Ja tak na czczo, bo to naczczo. Lepiej się wchłania, lepiej oczyszcza organizm. Ale kończę i przerywam, żyję dalej. Bo jak każda sytuacja, w której robimy detoks, z organizmu usuwane są toksyny, więc wtedy czasami śmierdzimy, źle się czujemy. Tak jakbyś poszedł na głodówkę. Będziesz miał podobne zjawisko. Tak. Pijesz szklankę dziennie i zapominam o temacie. Ja to... I jak długo? Skończę 5 litrów. 3 tygodnie. Tak, bo kiedyś pamiętam mówiłeś, że właśnie, tak jak powiedziałeś, kup sobie dwie walizki, wykorzystaj, zrób przerwę i stosuj to 2 razy w roku. Tak pamiętałem. Tak. Bo to jest terapia, ten w cudzysłowie powiem, terapia, w której usuwamy toksyny. Czyli idziemy w kierunku, żebyśmy nie dopuścili w organizmie do tworzenia się takich złogów, do tworzenia się substancji chemicznych czynnych. Woda ma w sobie tlen singletowy. On pięknie działa w różnych okolicznościach, ale przy takich spożywaniu metali ciężkich, a one są w nawozach, one są w konserwantach, one są w różnych substancjach, woda je utlenia. I wtedy jest biologicznie wyłączone z obiegu, bo tlenek nie jest tak szkodliwy jak metal. I to jest ten pozytyw. Ale no mówię, tu cudownie byłoby, gdyby było wsparcie lekarzy medycyny, ale to możecie Państwo o tym zapomnieć. Tego się nie da tak zrobić. I dlatego ja i moja rodzina pijemy profilaktycznie. Nie odmówię sobie mięsa, bo lubię. Jestem grupa krwi zero, więc dla mnie mięso to podstawa. Ja też zero. No, witam w klubie. I w tym momencie proszę zwrócić uwagę, jakie zwierzęta dostają pasze, skąd są pasze, jak są karmione. Nie ma na wybiegu żadnego zwierzęcia. Znaczy u tatka są. No, u tatka parę krów. No nie załatwi tego w Polsce. No nie. Więc pasze, a przy okazji paszy to są antybiotyki w środku, bo żeby zwierzę nie zachorowało, żeby nie mieć kłopotów z leczeniem. Bardzo duże ilości środków właśnie takich jak antybiotyki czy preparaty jest podawana w paszy. W dużych ilościach, gdzie są kury, indyki, bo to zabezpiecza jak gdyby to stado przed zarażeniem. Stado zabezpieczone, antybiotyki dostają, a my później to jemy. No i jeszcze GMO.
No to już, przed tym się już w ogóle nie da uciec. Proszę Państwa, to są takie sztuczki robione, że gdzieś tam jakieś tereny wolne od GMO. Sąsiad zasieje wiatr, zasieje ze Słowacji, tutaj wiatr zawieje, macie wszystko w polach. Więc musicie uwierzyć, że żyjemy w takim świecie, który jest nie dość schemizowany, to jeszcze nie mamy, my jako społeczeństwo nie mamy takiej ochrony. Rządzi biznes i nikt nie powie, że BASF czy Monsanto ma na tym stracić i nie dawać środków. Teraz jest taka sytuacja w związku z wojną w Ukrainie, że nie mamy nawozów. I to jest 5 minut chyba dla mnie, bo można ograniczyć nawozy. Nawozy są potrzebne, trzeba rośliny odżywiać. Tak intensywna gospodarka potrzebuje, żeby roślinki dostały pożywienia. Ale nawozy są drogie, niedostępne, więc 1/10 tego, co było, plus woda, powoduje to, że do ziarna, do roślinek jest dobrze transportowane substancje odżywcze. A przy okazji, na przykład, wszystkie badania zrobiliśmy na mięcie, na lawendzie, na kilkunastu ziołach, pokazuje, że jest lepsze przyswajanie azotu. Więc nie trzeba nawozów azotowych, bo roślina bierze z powietrza. No i te wyniki są publikowane, są na stronie. Publikujemy głównie w języku angielskim, bo to ma szansę ujrzeć światło dzienne. W Polsce, jak wszystko, to takie różne uczelnie mają różny stosunek do takich badań. A mi podstawiono zarzut, że mi się wszystko udaje, bo robię to na uczelniach, kontrolowalne warunki. No więc wziąłem na klatę i mówię, dobrze, to ja te same badania, które były na uczelni, zrobię w polu. I zaś sadziłem 20 tysięcy sadzonek lawendy. I to jest właśnie temat naszego dzisiejszego odcinka. Hydrolat lawendowy. Nowy pomysł od jakiegoś czasu Zdzisława Oszczędy. Lawenda to zioło o 1000 twarzach. Jak chcecie Państwo dowiedzieć się, jak działa lawenda, wygooglujcie. Naprawdę bardzo, bardzo uniwersalne zioło, które ma we Francji olbrzymie zastosowanie. A w naszym wydaniu jest to zioło o bardzo specyficznych warunkach. Bo co się okazało? We wszystkich tych naszych badaniach potwierdzała się sytuacja, w której woda podana czy na roślinę bezpośrednio, czy na ziarno, powoduje lepszą stymulację. Ta woda wchłania się w głębokie pokłady ziarna i indukuje takie na przykład olejki, których normalnie woda nie indukuje. I 20 tysięcy sadzonek podlewane w kapilary wodą plazmowaną zaskoczyło nas to same. Z takiej sadzonki w maju, w sierpniu mieliśmy taki krzak. Mhm. Bardzo dużo olejków eterycznych. Normalnie w lawendzie macie Państwo 4-5 pików. Zależy jak odmiana, jaka gleba. I widać wyraźnie, które olejki są. U nas jest 12. Woda wyciągnęła z rośliny wszystkie możliwości. I ten hydrolat to taka przygoda i test, jak można nawet pomóc polskiemu rolnictwu. Owszem, nieba nie zastąpimy, tysięcy hektarów nie podlejemy, ale samo namoczenie ziarna w tej wodzie, no i później do siewnika przesuszenie, to już powoduje, że jest lepszy start rośliny. Sadzonki są lepiej ukorzenione, a ukorzenienia sadzonka to sukces później. Jest susza. U nas tej suszy nie odczuwa ta roślina, bo jest bardziej odporna i potrzebuje mniej wody. Ta cząsteczka wody, którą my robimy, to jest kropla wody rozbita na miliard kropelek, więc ona przenika. Jest w każdej sytuacji, gdzie zastępujemy zwykłą wodę naszą wodą, jest mniejsze zużycie wody, ale lepsze efekty. I ten hydrolat wyprodukowaliśmy, mamy tego chyba z 10 ton, też w wytwornicy parowej, gdzie też parę wytwarzała woda lawendowa, plazmowa. Czyli lepsze wchłanianie, lepsza ekstrakcja z roślinek. Dlatego on jest taki bardzo intensywny. Jak ktoś lubi lawendę, ona jest bardzo mocna. Może spokojnie rozcieńczyć jedną, drugą, jedną trzecią wody i też będzie działała. Jest z tych olejków tak dużo. I to był taki mój naukowy gest do produkcji wielkoprzemysłowej, żeby pokazać ludziom, że można. Tylko trzeba chcieć.
Problem jest taki w takich uprawach, że te wielkie uprawy już są tak zorganizowane, że tam steruje komputer podlewaniem, nawożeniem i zmiana czegoś, nawet na lepsze, powoduje zaburzenia w produkcji. Bo komputer steruje, że posadziliśmy w lutym, mamy odebrać w kwietniu. Co, że będzie szybciej, to gorzej. A ona szybciej rośnie. Każda roślina rośnie szybciej. Szybciej kwitnie, szybciej dojrzewa, lepsze warzywa. Ale na przykład na pomidorach. Były 4 pomidory na naszej uprawie, a na normalnej 6. Waga ta sama, ale lepiej się sprzedaje 6 niż 4. I tak lepsze jest wrogiem dobrego. Tak? Jak spożywać hydrolat i on jest mocny, bo tak zadaję pytanie, a chcę coś od siebie powiedzieć. Wczoraj dostałem szklankę hydrolatu i naprawdę jest mocny i fajny jest ten smak. I no, czuję się dobrze i do dzisiaj przeżyłem, tak? To tak oczywiście żart. Jak stosować hydrolat? Różnie, co kto chce. Można sobie robić nawilżanie twarzy. Kobiety mogą dodać do tego, bo lubią glinki. Lepiej się te glinki wchłaniają, to jest... Te sama, maseczki te takie, maseczki, tak? My to w prezencie też rozdajemy, żeby spróbować. Mhm. Można... Ja piję. Jestem człowiekiem nerwowym, więc mam problemy ze spaniem. Na noc sobie wypijam jelita. Na noc? Na noc wypijam i no śpię proszę. Dobrze i uspokoiły mi się takie moje, powiedzmy, nerwice, bo myślę, co ten, jak ten dzień zamknąć, nie? Ja to tak stosuję, ale proszę Państwa, zastosowań lawendy jest mnóstwo. Doktor Google Wam powie i jeżeli tą lawendę zastosujecie, to jest Wasz wybór. Ja nie mogę Wam zalecać jak i co. Jest to zioło prosto z pola, wyekstrahowane w naszych autoklawach, na naszej wodzie, na naszej parze. Co to rewelacja. Ale no nie ma rzeczy jednej cudownej dla wszystkich. Każdy musi sobie zdiagnozować, czy potrzebuje takiej lawendy. Mhm. Ja dla cery, to polecam Ci, jak pójdziesz, weź sobie tej lawendy na kranik, nalej na ręce, zrób sobie taką wcierkę. Zaraz to zrobimy. Zobaczysz, a czego się można spodziewać lepsza właśnie? Jakaś, lepsza kondycja skóry. Nie potrzebujesz, nie ma żadnych zmian skórnych, one się same eliminują. Mój znajomy sobie zrobi wcierkę we włosy. Pięknie mu się układają, są mocne, sztywne. Tak? Czyli na ręce i na głowę. No, jak posmarujesz, może odrosną. One odrastają wszędzie, tylko nie na głowie. Proszę Państwa, no... Nie każdy lubi zioło. Jest to specyficzny smak. Ale fajny smak. Ty lubisz. Mi smakowało wczoraj, tak. Ale... I nie trzeba było rozcieńczać. Naprawdę fajny. No to pierwszy raz wczoraj piłem hydrolat lawendowy od Zdzisława. No to jak już zacząłeś temat, to ja go skończę. Dobra. Mamy obaj grupę krwi zero. Tak. Mamy te same smaki, te same enzymy. Aha. I nam to smakuje. A weź osobę z grupą krwi na przykład A i ona będzie miała całkiem inne wrażenie, bo ona ma inne enzymy trawienne. Boli mnie to, że to w Polsce tak jest kulawo trochę z tą sytuacją, bo w innych krajach, we Francji, gdzie 40% leczenia to homeopatia, pójdziesz do lekarza, on cię pyta, jaka grupa krwi, a jacy przodkowie, gdzie żyliście, co jedliście, jak się odżywialiście. I wtedy dopiero ustawia ci terapię zgodną z twoją grupą krwi. Proszę Państwa, zero to mięsożerna grupa, z maczugłona mamuta. I później ludzie zaczęli siać i orać, to lubią to, co rośnie z ziemi. A grupa krwi B to jest grupa, która przewędrowała do nas z Afryki. To jest gęsta grupa krwi, których współczynnik krzepliwości jest o 25% większy niż grupy krwi 0. Czyli te grupy krwi źle się czują w tym klimacie chłodnym. Kobiety mają pajączki. To jest grupa narażona na zakrzepice, na różne choroby związane z gęstą krwią. Białaczka. Źle krążąca krew, gęsta krew, nie odżywia szpiku, nie produkuje się hemoglobina dobrze. Więc zwracam uwagę na to, żebyście Państwo dbali o siebie i zainteresujcie się. Dieta, a grupa krwi. Albo żyj zgodnie z grupą krwi. Książka, jak dobrze powiadam, doktora Adamo. Adamo, tak. Materiał do poduszki, do przeczytania, do przeanalizowania. Nie ma jednej prawdy, że ktoś ma grupę krwi A i będzie jadł tylko... Nie, to nie chodzi, co lubisz. Ważne, co metabolizujesz.
czyli ja lubię ruskie pierogi, ale się źle policzuję. Pizza tak samo. Ale daj mi... A lubisz nabiał? Śmietanę. Mhm. Ale lubię, każda ilość mięsa dobrze zrobiona, dobrze się po tym czuję. Tak. Po pierogach nie bardzo. No, jesteśmy tacy sami. Pogadaj z grupą krwi A, powie, no ale zarypiście. No. A grupa krwi B lubi, to jest dieta śródziemnomorska. Jakbyście sobie Państwo wyobrazili Włochy, tam część Afryki, to jest taka grupa, która właśnie owoce morza różnego typu. O tyle jest to ważne, że grupa krwi decyduje o tych, jakie różne mamy enzymy. I na przykład no, Afroamerykanie i biali. Ta sama choroba, ale dla Afroamerykanów jest inny lek, a dla białego jest inny lek. Tak. Nie mają, mają inne enzymy, inne sytuacje, które organizm sobie z tym radzi. No, pójdźmy na wódeczkę z jakimś Indianinem. My skończymy jeden kieliszek, a on leży. Nie ma enzymów trawiennych. I tym powinniście się Państwo zainteresować. Nie ma cudownego jednego środka. Na każdego będzie działało co innego. Moją taką pasją i misją jest to, żeby ludzi uczulić na to, że nikt im nie pomoże, jak oni sobie sami nie pomogą. Musicie się zainteresować, co jecie, jak żyjecie, a przede wszystkim zróbcie wszystko, co możecie zrobić, żebyście byli szczęśliwi. Radośni, dobre samopoczucie, poczucie własnej wartości, jaka jestem mądra, kochana, piękna, kocham siebie. Pamiętajcie, żeby kochać innego, trzeba umieć najpierw kochać siebie. A to powoduje, że świat się staje całkiem inny. W tym momencie zaczynamy inaczej funkcjonować, nabieramy pewności siebie, zaczynamy czuć życie. Każda choroba indukuje się długie lata. To nie jest tak, że wyszłam na spacer i zachorowałam na nowotwór. Ją sobie hodujecie. Żale, grzechy, błędy. Umijcie sobie wybaczyć, zacznijcie dzień od nowa i zobaczycie, jak się Wam zmieni życie. A ja Wam pomagam. Woda, lawenda, wszystkim, czym mogę Wam pomóc, macie Państwo do dyspozycji. I tyle w tym odcinku. Bądźcie szczęśliwi. Kochajcie siebie, a jak będziecie kochać siebie, kochajcie innych. Mamy wtedy czym się dzielić. Dzięki Zdzisławie. Słoneczka, uziemiajcie się, subskrybujcie kanał, lajkujcie, piszcie komentarze, odpowiemy. A więcej o wodzie plazmowanej, bo hydrolat to był pierwszy nasz odcinek. Więcej o wodzie plazmowanej jest w playliście, w ekranach końcowych. Będzie informacja też. A, będzie rabat? Zawsze. Będzie rabat. Zawsze, czyli jak ktoś obejrzy, to znaczy, że zrozumiał. I wtedy dostaje rabat. Czyli od Zdzisława nantesfarma.pl, kod rabatowy 358, rabat 20% dla widzów, dla Was. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Najlepszego. Pa, pa. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.